co nam się przyśni i wszystkie słowa. Kiedy na początku lat 90. upadał ZSRR, dwaj rosyjscy dyplomaci stworzyli koncepcję, nazwaną później doktryną Falina Kwiecińskiego. Ta doktryna przeszła do historii pod krótszą i bardziej zrozumiałą nazwą. Gazociągi zamiast czołgów. W tej doktrynie chodziło o to, aby państwa, które uwalniały się właśnie spod wpływów Imperium Zła, pozostały pod wpływem Rosji, która uzależni je już nie tylko od swoich sił wojskowych, służb specjalnych i wpływów politycznych, ale przede wszystkim od źródeł energii. W 1990 roku w niemieckiej prasie ukazał się artykuł napisany na podstawie przecieku z Moskwy. Zawierał fragmenty dokumentu przedstawiającego coś, co zostało wówczas nazwane doktryną Falina Kwiecińskiego. Walentin Falin był szefem Wydziału Zagranicznego Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, a Julii Kwiciński ambasadorem sowieckim w Republice Federalnej Niemiec. Projekt polegał na tym, by sowieckie czołgi zastąpić rurociągami i przy pomocy uzależnienia od dostaw ropy i gazu utrzymać wpływy Moskwy w Polsce, Czechosłowacji i pozostałych krajach byłego bloku komunistycznego. Ten budynek jest w pewnym sensie pomnikiem całej doktryny gazociągi zamiast czołgów, a także w pewnym sensie polityki resetu. Powstał w roku 2000, ale budowa nigdy nie została dokończona, bo już na samym początku budowy tego gmachu w Rosji zmieniła się władza. Spowodowało to całą masę perturbacji, również politycznych, które ostatecznie doprowadziły do tego, że sama Rosja walczyła z udziałowcami spółki Europolgaz, czego dowód dał Władimir Putin w Sopocie w roku 2009, kiedy wprost zwrócił się do opinii publicznej w sprawie tej spółki. Premier Putin wyraził przypuszczenie, że Aleksander Gudzowaty uzyskał swoje miejsce w spółce Europolgaz w sposób korupcyjny. Ustosunkowując się do wypowiedzi rozmówcy, premier Tusk poinformował, że po stronie polskiej zapadła już decyzja o wykluczeniu wyżej wymienionego podmiotu z Europolgaz. My w swoim czasie wybudowaliśmy sieć rurociągów przez terytorium Polski i mieliśmy porozumienia, w których mówi się, że własność tego systemu jest pomiędzy rosyjskimi a polskimi firmami 50-50. A tam znalazła się osoba fizyczna, która ma udział 4%. A ta inwestycja była w 100% realizowana przez stronę rosyjską. Pewnie trzeba się zająć kwestią korupcyjną tej sprawy. Dziś, po 23 latach, z budynku nie zostało już prawie nic, a za chwilę nie będzie tu już nic poza apartamentowcami całkiem niedaleko centrum Warszawy. Kiedy toczyły się debaty w Polsce dotyczące natury transformacji systemowej, najpierw gdzieś tam na, powiedzmy, marginesach dyskursu publicznego, później, powiedzmy, w głównym jego nurcie, to w Niemczech trwały spotkania, dyskusje dyplomatów. Dyplomatów sowieckich z dyplomatami niemieckimi. No, wówczas powstała taka koncepcja, doktryna Falina Kwicińskiego, która została później nazwana doktryną, znaczy no, nie doktryną, doktryna została nazwana od nazwisk tych dyplomatów, ale
Ona została później nazwana taką koncepcją zamiast czołgów gazociągi. Już wtedy powstawały koncepcje mające swoje odzwierciedlenie w tej ostatniej części zimnej wojny, zamiany wpływów tych czysto militarnych na wpływy energetyczne, co się przerodziło później w koncepcję Nord Stream 2, transfer 100 miliardów euro w stronę Federacji Rosyjskiej ze strony Niemiec i cały pomysł geopolityczny, który nazwany został konceptem od Lizbony po Władywostok. Z jakiego powodu ten pomysł został zrealizowany w pewnym sensie? No bo on zrealizowany został, to symboliczne wysadzenie w powietrze gazociągu Nord Stream. Być może było jego końcem, może zawieszeniem, ale dlaczego to w ogóle powstało? Z jakiego powodu świat uwierzył, że Federacja Rosyjska, na czele której stanął Władimir Putin, pułkownik KGB, miał być czymś jakościowo różnym od Rosji rządzonej przez wcześniejszych czekistów? Świat uwierzył dlatego, że rzeczywiście, bo nasze myślenie sformatowała ta wizja Fukuyamy. Ona ma głębokie uzasadnienie w pewnych klasycznych liberalnych założeniach, które sprowadzają się do pewnych przekonań właściwych dla oświecenia, że najkrócej rzecz ujmując, natura ludzka wszędzie jest taka sama. Zasady zgodne z tą naturą ludzką, tym samym wszędzie są takie same i instytucje życia społecznego, ale także instytucje życia politycznego wszędzie są takie same bądź bardzo podobne. Więc jeśli zajdą podobne okoliczności, no chociażby pokojowa współpraca, no to rzeczywiście takiego świata można oczekiwać. I była to dość radosna perspektywa, która miała położyć kres wszystkim bardzo bolesnym, trudnym doświadczeniom rodzaju ludzkiego do tej pory. No więc któż by takiej nie wybrał? A zatem przyznawanie się, oczekiwanie takiego rozwoju wypadków sprzyjało realizacji innego programu, o którym pan już wspomniał. No my wiemy, że ten pomysł, żeby sprzedawać gaz rosyjski Europie Zachodniej, no on dużo, co najmniej kilkanaście lat wyprzedzał upadek żelaznej kurtyny. Przecież to jest pomysł, jak ja pamiętam, a tym się specjalnie nie interesowałem, z lat 70. ubiegłego wieku. No to była taka propozycja rosyjska, sowiecka wtedy, przenikania do Europy Zachodniej, przede wszystkim do Niemiec, stawiająca na neutralizację tego elementu wtedy przecież Sojuszu Północnoatlantyckiego. To stara tęsknota sowiecka. My pamiętamy w Polsce plan Rapackiego, te pomysły Chruszczowa, które miały doprowadzić do pokojowego zjednoczenia wtedy Niemiec, ale kosztem rozwiązania austriackiego, czyli zupełna neutralność, wyciągnięcie z NATO Niemiec zachodnich. Atrakcyjna to była podskórnie perspektywa dla Niemców, ależ oczywiście tak było. Teraz o czasach, o których my mówimy, tych powiedzmy z przedwojny agresji Rosji na Ukrainę, odpowiednikiem tej rosyjskiej oferty, propozycji, było założenie, no dość powszechne, entuzjastycznie promowane przez biznes niemiecki, Wandel durch Handel, prawda? To oznacza, że im więcej będziemy prowadzić interesów z Rosją taką, jaką ona jest, będziemy ją zmieniać. Ona będzie coraz bardziej pluralistyczna, coraz bardziej otwarta, coraz bardziej liberalna, coraz bardziej demokratyczna.
Ale pańskim zdaniem ludzie, którzy prowadzili tak politykę i dialog z Rosją, wierzyli w to, czy tylko używali tego sformułowania jako wytrychu, uzasadnienia albo sami siebie? Nie, nie, to wie pan, ja bym zostawił te dociekania psychologiczne. One są, powiem, takie założenie, że psychologicznie uwierzyli w to, co robią, niezwykle, niezwykle kontrintuicyjne. Powiem panu, że jak ja rozmawiam z przedstawicielami różnych niemieckich think tanków, to szef jednego z nich mi powiedział, no pan musi zrozumieć, że my w Niemczech nie mamy tradycji obrony praw człowieka. Od samego początku budowania polityki rozmów z Rosją taką, jaką ona jest, sprawy porozumień gazowych były jednymi z głównych punktów, jakie stawały w rozmowach pomiędzy przedstawicielami obu stron. Widać to w całej serii dokumentów, które powstawały w Ministerstwie Spraw Zagranicznych na przełomie lat 2007 i 2008, w tym w notatkach i materiałach tezowych, z którymi na swoją pierwszą rozmowę do Moskwy podróżował minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski oraz ówczesny premier Donald Tusk. Będąc odbiorcą rosyjskich surowców energetycznych, chcielibyśmy kontynuować i rozwijać współpracę z Federacją Rosyjską w tym zakresie. Nasze dążenie do dywersyfikacji dostaw traktujemy w kategoriach poszukiwania optymalnych z europejskiego punktu widzenia form współpracy ze wszystkimi zainteresowanymi krajami. Sprawa w ten sposób wygląda w dokumentach z rozmowy pomiędzy premierem Tuskiem a prezydentem Władimirem Putinem w czasie rozmowy w lutym roku 2008. Władimir Putin nalegał na uznanie przez Polskę zasadności budowy gazociągu bałtyckiego, wskazując na korzyści, jakie przyniesie on całej Europie. Natomiast premier Donald Tusk podtrzymał opinię, że tańszy i efektywniejszy byłby projekt Amber. Z kolei rosyjski prezydent, ustosunkowując się do sprawy wznowienia dostaw ropy drogą lądową do Morzejek, obiecał, że porozmawia w tej sprawie z dyrekcją Łukoil. Również w dokumentach, które zachowały się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, takich jak ten osobisty list ówczesnego premiera Tuska do zmieniającego właśnie swoje stanowisko z urzędu prezydenta na urząd premiera Władimira Putina, wątek gazu, a konkretnie gazociągów rozumianych jako płaszczyzna porozumienia pomiędzy Polską a Rosją, wymieniony został wprost. Niezmiennie traktując Rosję jako ważnego partnera Unii Europejskiej, również w kontekście współpracy energetycznej, Polska jest zainteresowana stabilnymi dostawami rosyjskiej ropy i gazu. Uważamy, że unijno-rosyjski dialog energetyczny sprzyja wypracowaniu klarownych zasad współpracy i dlatego staramy się aktywnie w nim uczestniczyć. Zgłaszane przez Polskę propozycje dotyczące projektów energetycznych są ukierunkowane na zapewnienie przejrzystych reguł współdziałania dostawców oraz odbiorców i mają na celu umacnianie zaufania pomiędzy nimi. Uważamy, że w tej wrażliwej dziedzinie należy unikać takich rozwiązań, które stwarzałyby wrażenie, iż są skierowane przeciw komukolwiek. Wychodzimy w tej sprawie z założenia, że pojęcie dywersyfikacji dostawców bezpośrednio wiąże się z pojęciem dywersyfikacji odbiorców, a wspólnym mianownikiem tych pojęć jest rozwinięta sieć ropociągów i gazociągów. Podczas wizyty w Moskwie odniosłem wrażenie, że strona rosyjska w takim właśnie kontekście odbiera nasze argumenty, w tym propozycję udziału strony polskiej w modernizacji odcinka rurociągu Drużba do rafinerii w Morzejkach, co, jak sądzę, dobrze rokuje na przyszłość. Od samego początku sprawy gazowe analizowane były w trzech głównych przestrzeniach. Pierwsza dotyczyła będącego wówczas w fazie organizacyjnej, ale jednak już dość zaawansowanej, gazociągu Nord Stream, jaki wspólnie budowały Niemcy z Federacją Rosyjską. Polska była konsekwentnie przeciwna jego budowie i realizacji, a polski szef MSZ, kiedy był jeszcze ministrem poprzedniego rządu, nazwał ten projekt drugim paktem Ribbentrop-Mołotow. Drugie zagadnienie, które dotyczyło gazu i leżało w kompetencjach rządu, to sprawa budowy terminala LNG w Świnoujściu, czyli tak zwanego gazoportu. Trzecia wreszcie, najważniejsza sprawa, to zagadnienia, za które w rządzie bezpośrednio odpowiadał wicepremier i minister gospodarki Waldemar Pawlak. Były to negocjacje przedłużenia dużego kontraktu gazowego, dostarczającego lwią część gazu, z jakiego korzystaliśmy w Polsce. Gazu płynącego z Rosji. Mamy długoterminowy kontrakt dotyczący dostaw przez Jamał w ramach kontraktu jamalskiego, jeżeli dobrze pamiętam, to 2020 roku, 2022, jak tu mi pan prezes Szubski poprawił.
Natomiast kontrakt z Rosenergo wygasa w 2009 roku. Teraz mamy propozycję strony rosyjskiej, żeby zmianę tego charakteru kontraktu na kontrakt długoterminowy powiązać ze zmianą porozumienia międzyrządowego. Cały problem gazowy między Polską a Rosją w okresie rządów premiera Donalda Tuska wynikał w zasadzie z dwóch okoliczności. Po pierwsze, z aktualizacji umowy gazowej z 93 roku, z potrzeby aktualizacji niektórych zapisów tej umowy. A druga kwestia dotyczyła zwiększenia, jak to się fachowo mówiło, wolumenu dostaw gazu rosyjskiego do Polski. Cała rozgrywka związana jest z sytuacją kryzysową, która nastąpiła w styczniu 2009 roku, dlatego że Rosjanie wtedy wstrzymali dostawy gazu do Polski. Tutaj argumentem był konflikt rosyjsko-ukraiński wokół gazu. Przypomnę, że jeśli się nie mylę, 1/3 dostaw rosyjskiego gazu do Polski i w tym sensie obsługiwana przez Europol Gaz, ta dostawa szła z kierunku ukraińskiego. I Rosjanie parli do tego, żeby nastąpiła pewna intensyfikacja tych rozmów i ostateczne przyjęcie jakiegoś kształtu umowy i podpisania nowej umowy gazowej między Polską a Rosją. Noworoczne zakręcanie gazowego kurka stało się już tradycją. Rosja spełniła swoje groźby, a Ukraińcy znów boją się o to, co przyniosą im najbliższe dni. Cały czas nie ma kontraktu na dostawy gazu na Ukrainę w tym roku, dlatego nie ma też podstaw, by był on tam teraz przesyłany. Biegnącym przez Ukrainę rurociągiem Rosjanie nadal przesyłają jednak gaz na zachód, w tym do Polski. Rząd zapewnia, że ograniczeń w dostawie gazu do gospodarstw domowych nie musimy się obawiać, choć dostawy przez ukraiński gazociąg spadły o prawie 85%. Co innego, jeśli chodzi o przemysł. Problemy mogą mieć wielcy odbiorcy tego paliwa. Lech Kaczyński mówi, że w gazowym sporze Unia powinna stanąć po stronie Ukrainy. Unia także w innych sprawach, w relacjach z naszym rosyjskim partnerem, powinna zachować więcej stanowczości. Szef naszej dyplomacji ostrzega. Polska nie powinna zajmować stanowiska, które mogłoby spowodować zaognienie konfliktu. W rzeczywistości politycznej pierwszych lat resetu polityka energetyczna, zwłaszcza gazowa, była przedmiotem zainteresowania i działań podejmowanych przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Jego polityka koncentrowała się na stworzeniu alternatywnych możliwości dostarczania do Polski gazu z innych kierunków niż Federacja Rosyjska. Gazoport jest nam potrzebny ze względów strategicznych. I mam nadzieję, że powstanie bardzo szybko. Prezydent Lech Kaczyński był politykiem prozachodnim, w pełnym tego słowa znaczeniu, a w realiach geopolitycznych to oznaczało pożegnanie się z uzależnieniem Polski od polityki czy geopolityki rurociągów, którą realizował przede wszystkim Władimir Putin. Zresztą Rosjanie tą politykę realizowali od lat 90. Ta sprawa, ja się jej przyglądałem również z perspektywy materiałów dotyczących polityki Jelcyna i relacji polsko-rosyjskich lat 90. Ta sprawa po prostu od początku była elementem nacisku strategii rosyjskiej na Polskę. No ale w latach 2000 kwestia ta po prostu stała się jedną z najważniejszych w ogóle w polityce rosyjskiej względem Polski. I trzeba powiedzieć, że rząd Donalda Tuska szukał różnych, jakby to powiedzieć, koncepcji, ale wszystkie one w takiej czy innej formie mieściły się w koncepcji polityki rosyjskiej. Niewątpliwie będzie potrzebne zastąpienie kontraktu krótkoterminowego, który wygasa w 2009 z Rosenergo na ponad 2 miliardy rocznie dostaw. Ten konflikt, uważamy, że jest to argument za rurociągiem, za dokończeniem inwestycji jamalskiej, która przechodzi przez Polskę, czyli za zbudowaniem drugiej nitki rurociągu jamalskiego, a także za rurociągiem Nabucco.
Chcemy mieć tańszy gaz, a nie jakieś inwestycje, które może nabiją kasę znowu zagranicznym dostawcom, tylko z innych kierunków. Jak wynika z opracowań i grafik, na jakich pracowali wówczas urzędnicy rządu Donalda Tuska, taki stan rzeczy miał trwać przez następne dekady. Aby zrozumieć kontekst, w którym odbywały się kolejne próby energetycznego uniezależnienia się Polski od Rosji, należy cofnąć się do roku 2001. Pod koniec tego roku w Polsce powstawał nowy wówczas rząd, tworzony przez dwa środowiska – Sojusz Lewicy Demokratycznej oraz Polskie Stronnictwo Ludowe. Przygotowany do realizacji kontrakt, który zapewniać miał Polsce gaz dostarczany po dnie Morza Bałtyckiego z Norwegii, czekał już tylko na przesłanie do partnerów, bo poprzedni, konserwatywny rząd inwestycje przygotował do realizacji. Zaopatrzenie w gaz z dodatkowego drugiego źródła, co jest podstawą bezpieczeństwa energetycznego, jest to rozbicie monopolu zaopatrzenia z jednego tylko źródła. Może się okazać, iż po podpisywaniu tych wszystkich porozumień gazu w Polsce jest za dużo. Wszystkie oczywiście te umowy zostaną sprawdzone. Kontrakt był bardziej pomysłem propagandowym. Zanim ta inwestycja pogrzebana została przez rząd Sojuszu Lewicy Demokratycznej, w poprzednim rządzie przygotowywał ją Piotr Naimski. W 2001 roku, kiedy połączenie Polski z Norwegią gazociągiem zostało uzgodnione, dogadane, kontrakty podpisane i wystarczyło tylko przesłać dokumenty już zatwierdzone przez zarząd w Polsce, Radę Nadzorczą, Ministerstwo, trzeba było przesłać do Kopenhagi i do Oslo. I były wybory. I Leszek Miller tego nie zrobił. SLD nie chciało tego projektu. SLD odstąpiło od niego na zasadzie różnych pretekstów. Rząd Leszka Millera, rząd SLD, podpisał za to z Rosjanami kolejne przedłużenie dostaw gazu gazociągiem jamalskim. Miller wysłał do Moskwy wicepremiera Pola z taką misją, żeby w zasadzie przedłużyć kontrakt jamalski. Pol podpisał kolejną wersję tych gazowych umów. Sprowadzało się to w praktyce do tego, że ilość gazu dostarczona przez Rosję do Polski z kontraktu długoterminowego została obniżona nieco, a ta luka została oddana pośredniczącej spółce, która nazywała się Rosukrenergo i która była takim wehikułem używanym przez Rosjan po to, żeby opłacać swoich ludzi. Bo to byli zaufani ludzie, którzy tę spółkę utworzyli, oni dostawali ten gaz, sprzedawali ten gaz PGNiG-owi, po drodze sobie mieli z tego zysk. Po 4 latach jednak w atmosferze skandalu postkomunistyczna lewica traci rządy. Obejmuje ją po wygranych przez Lecha Kaczyńskiego w wyborach prezydenckich Prawo i Sprawiedliwość, które wraca do koncepcji tego gazociągu. Zaczęliśmy taki projekt w 2006 i 2007 roku, znowu w porozumieniu z Duńczykami i Norwegami. Tym razem to był projekt kilku firm, zarówno norweskich, jak i duńskich, jak i nasz. I tego projektu Tusk nie kontynuował, nie chciał go, uważając, że to jest niepotrzebne. Zwycięstwo Lecha Kaczyńskiego pozwoliło również uruchomić budowę gazoportu, kolejnej inwestycji uniezależniającej Polskę od rosyjskiego gazu. Decyzja o budowie gazoportu w Świnoujściu została podjęta na początku 2006 roku i inicjatorem tego projektu był prezydent Lech Kaczyński. To zostało sformalizowane przez rząd i tak jak było trzeba. Założenie było takie od samego początku, że ten gazoport pozwoli
faktycznie rzecz biorąc, jeżeli nie w całości zastąpić rosyjski import, to w bardzo dużym stopniu nas uniezależnić. To oznaczało, że gazoport będzie miał możliwość sprowadzenia 5 miliardów metrów sześciennych, a potem po rozbudowie 7,5, a nawet więcej miliardów metrów sześciennych gazu. Rozpoczęliśmy ten projekt i wybory 2007 roku, przegrane przez Prawo i Sprawiedliwość, wygrane przez Platformę Obywatelską, przerwały te działania. Rząd Donalda Tuska podjął ten projekt z rocznym opóźnieniem. W 2008 roku oni doszli do wniosku, że jednak będą budowali. No dobrze. To już było opóźnienie, to już było realne opóźnienie, dlatego że przerwanie prac skutkuje zwielokrotnionym opóźnieniem oczywiście dla danego projektu. W tym przypadku też tak się stało. Sprawy energetyczne, w tym sprawy gazowe, a zwłaszcza stosunek do rosyjskiego gazu, były tłem rodzącego się wówczas konfliktu pomiędzy prezydentem a rządem. Rząd szukał z Rosją porozumienia. Prezydent szukał rozwiązań omijających Rosję. Szefem gabinetu prezydenta Lecha Kaczyńskiego był wówczas Maciej Łopiński. Jak wyglądała myśl polityczna, która się z tym wiązała? To był ten tak zwany łańcuch południowo-wschodni. Otóż Lech Kaczyński usiłował poprzez Ukrainę, Gruzję, do Morze Czarne, do Azerbejdżanu, doprowadzić do tego, żeby ten nowy jakby kanał transportu surowców energetycznych do Polski, niezależny od tego kanału północnego, bo bezpieczeństwo energetyczne Polski dla niego było niezwykle istotnym elementem w ogóle bezpieczeństwa Polski globalnego, tak? I to dbał o to, żeby ten kierunek był aktualny, żeby można było doprowadzić do uruchomienia rurociągu z Azerbejdżanu do Polski. To zresztą było bardzo bacznie, dokładnie obserwowane przez Rosjan. Pamiętam, że kiedy byliśmy w Azerbejdżanie i w Kazachstanie, w Uzbekistanie i w Turkmenii pojawił się premier Fratkow, a kiedy była konferencja w Krakowie, to do Turkmenii chyba Putin się wybrał, żeby trzymać rękę na pulsie, żeby oni też uważali, oni Rosjanie też uważali, że bezpieczeństwo energetyczne jest istotnym komponentem bezpieczeństwa państwa w ogóle. Dla przyszłości Polski kluczowe jest bezpieczeństwo energetyczne. To może zapewnić wybudowanie ropociągu z Azji Środkowej przez Odessę, Brody do Gdańska. Dla tej inicjatywy konieczna jest współpraca między innymi z Ukrainą, Litwą, Gruzją i Azerbejdżanem. Dlatego prezydenci tych krajów przyjechali do Krakowa. Efektem tego jest ten wspólny komunikat, który zawiera rzeczy konkretne. Powołanie grupy roboczej, wsparcie dla idei wspólnego przedsiębiorstwa. Jestem niezmiernie rad, że tak się stało, ponieważ Polska chce wziąć aktywny udział jako kraj kupujący i kraj tranzytowy. Proszę o zabranie głosu. Przegrane przez Prawo i Sprawiedliwość w 2007 roku wybory powodują kolejną zmianę priorytetów energetycznych. Rozmowy z Rosją, taką jaką ona jest, szybko stają się również rozmowami na temat energetyki. Pytany po latach o zarzuconą sprawę gazociągu z Norwegii, Donald Tusk wypowie te słowa. Mamy ważne kontrakty rosyjskie. To wiadomo, że my tego norweskiego gazu za dużo nie potrzebujemy. I w związku z tym polski rynek jest za mały dla Norwegii, żeby inwestować w tak potężne przedsięwzięcie, jakim byłby gazociąg. Skierowanie priorytetów energetycznych na wschód postawiło Polskę w sytuacji bez alternatywy. Polska formalnie sprzeciwiała się budowie gazociągu Nord Stream, jednak poza wyrażaniem niezadowolenia z tej sprawy nie podejmowała żadnych realnych działań mających na celu zatrzymanie jego realizacji. Zrezygnowała
z budowy własnego gazociągu po dnie Morza Bałtyckiego, a realizację inwestycji w gazoport rozpoczęła z opóźnieniem. W tych warunkach minister gospodarki Waldemar Pawlak składa do premiera Donalda Tuska wniosek o rozpoczęcie negocjacji w sprawie nowej umowy o dostawy gazu z Rosji. Wnioskuję o udzielenie zgody na rozpoczęcie negocjacji protokołu dodatkowego do porozumienia między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Federacji Rosyjskiej o budowie systemu gazociągów dla tranzytu gazu rosyjskiego przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dostawach gazu rosyjskiego do Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zatwierdzenie załączonego projektu instrukcji negocjacyjnej. Między lutym a listopadem 2009 roku polska strona, czy polski rząd, premier Tusk wyposażył ministra gospodarki Waldemara Pawlaka w pełnomocnictwo prowadzenia rozmów z Rosjanami w imieniu Polski, w imieniu rządu polskiego. W tym czasie powstały trzy instrukcje negocjacyjne. Pierwsza w lutym, druga w lipcu i trzecia w listopadzie. I o ile pierwsza, no można powiedzieć, jest ogólnie do zaakceptowania, jest w niej mowa o wolumenie 8 do 9 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie transferowanego do Polski, o tyle kolejna instrukcja, zwłaszcza ta z listopada 2009 roku, budzi niepokój. Stała się zresztą później przedmiotem głębokiej analizy Najwyższej Izby Kontroli i w dużej mierze jakby ta krytyka ze strony Najwyższej Izby Kontroli dotycząca sposobu negocjowania układu gazowego między Polską a Rosją dotyczy właśnie zapisów z listopada 2009 roku. Jest tam po prostu zwiększenie tego wolumenu dostaw gazu do 11 miliardów metrów sześciennych. Słaba pozycja negocjacyjna polskiego zespołu wiązała się także z uzależnieniem Polski od dostaw gazu ziemnego z kierunku wschodniego w związku z długoletnim brakiem inwestycji w zakresie połączeń międzysystemowych z Europą Zachodnią. Zostało to skutecznie wykorzystane przez stronę rosyjską, która w trakcie negocjacji zgłaszała nowe żądania poszerzające zakres spraw do negocjacji i skutecznie wydłużała okres negocjacji, nie godząc się na parafowanie umów w kształcie, który nie byłby zbieżny z jej interesem. Strona polska, nie mając wypracowanej strategii, nie wykorzystywała posiadanych argumentów i akceptowała kolejne żądania strony rosyjskiej. I co ciekawe, to niezwykle istotne, w międzyczasie dochodzi do całej serii wymiany listów między prezydentem Lechem Kaczyńskim a premierem Donaldem Tuskiem i Waldemarem Pawlakiem. Polski prezydent Lech Kaczyński domagał się informacji na temat tego, jak się ma zwiększenie tego wolumenu dostaw gazu do Polski do kwestii uniezależnienia się właśnie Polski od gazu rosyjskiego i kwestii budowy w Świnoujściu terminalu LNG. 10 kwietnia 2010 roku Lech Kaczyński ginie. Tego samego dnia do Waldemara Pawlaka dociera list od Igora Sieczina. Czytamy w nim, że śmierć prezydenta Kaczyńskiego nie powinna zmienić zawartych pomiędzy Władimirem Putinem a Donaldem Tuskiem porozumień. W tę trudną godzinę chciałbym podkreślić swoją gotowość do dalszej aktywnej współpracy z panem celem rozwoju rosyjsko-polskiego współdziałania w dziedzinie energetycznej w zakresie realizacji zakrojonych na wielką skalę porozumień osiągniętych przez przewodniczącego rządu Federacji Rosyjskiej Władimira Putina i przewodniczącego Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej Donalda Tuska. W późniejszym raporcie Najwyższej Izby Kontroli przeczytamy, że na posiedzeniach Rady Ministrów ani Donald Tusk, ani Waldemar Pawlak nie potrafili odpowiedzieć na pytania o powody, dla których Polska dążyła do podpisania umowy z Rosją aż do roku 2037. Minister gospodarki nie był w stanie na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 13 lipca 2010 roku wyjaśnić, jakie były przyczyny określania terminów obowiązywania kontraktu na dostawę gazu do 2037 roku oraz na przesył gazu do 2045 roku.
Podpisanie umowy do roku 2037 powstrzymała Komisja Europejska, która na ostatnim etapie uznała, że tak prowadzone negocjacje są niebezpieczne dla samej Unii Europejskiej. Ostatecznie Igor Sieczyn i Waldemar Pawlak podpisują w Warszawie umowę, która uzależniała Polskę od rosyjskiego gazu aż do roku 2022. Wicepremierzy Polski i Rosji podpisali umowę gazową. Umowę podpisano, mimo że Komisja Europejska nie dała jeszcze zielonego światła. Realne alternatywy. Postawki. Nie ma realnej alternatywy dla dużych dostaw z naszego kraju. Z точки зрения inwestycji. Dlatego widzimy perspektywy na przyszłość. Realnej alternatywy. Пока мы не видим. Jednak sprawy konkurencji energetycznej to nie wyłącznie gaz. Kiedy w wyniku zmian władzy na Kremlu upadał JUKOS Michaiła Chodorkowskiego, którego Putin zamknął w klatce na sali sądowej, pojawiła się szansa przejęcia rafinerii Mažeikiai na Litwie. Prezydent Lech Kaczyński postanowił tę szansę wykorzystać. Celem jest z jednej strony właśnie niezależność energetyczna, z drugiej to, co i dla Litwy, i dla Polski jest podstawową płaszczyzną odniesienia. I dla Litwy, i dla Polski podstawową płaszczyzną odniesienia jest Europa. Ale żeby w Europie się liczyć, musimy być razem, także jeszcze z innymi państwami. I jest to coś, co i silnie nas łączy, i pokazuje, że tu, w centrum i na Bliskim Wschodzie, można powiedzieć, Europie, w Europie Środkowo-Wschodniej, można działać samemu, omijając różnego rodzaju potęgi, że to się da zrobić. Kiedy latem 2006 roku stało się jasnym, że PKN Orlen wyprzedził rosyjskie firmy w wyścigu o kupno Mažeikiai, nastąpiła tajemnicza awaria tej konkretnej instalacji dostarczającej rosyjską ropę do zakładu. O tym, co to była za awaria, dowiedzieliśmy się dużo później z depesz ujawnionych przez portal Wikileaks. Zdaniem amerykańskich dyplomatów tę awarię zamówić miał Igor Sieczyn, prawa ręka Władimira Putina, który na początku lipca wydał takie polecenia. Sama ropa przestała płynąć do Mažeikiai 29 lipca 2006 roku, rzekomo w wyniku awarii. Rosja dąży do przejęcia ważnych elementów sektora naftowego Rzeczpospolitej. Przedstawiciele rosyjskich przedsiębiorstw sektora energetycznego w nieoficjalnych rozmowach przyznają, że decyzja o odcięciu dostaw ropy do rafinerii w Mažeikiai w 2006 roku miała charakter polityczny, co potwierdzałoby rewelacje Wikileaks ze stycznia bieżącego roku na temat roli wicepremiera Federacji Rosyjskiej Igora Sieczyna w tej sprawie. Z 12 października 2006 roku w Wilnie przebywa Konstantin Kosaczow, przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Rosyjskiej Dumy. Kończąc swoją wizytę na Litwie, mówi dziennikarzom, że sprzedając Mažeikiai Polakom, Litwa popełnia błąd, bo od tego momentu ten zakład, rafineria w Mažeikiai, nie będzie w stanie stabilnie funkcjonować. Dosłownie kilka godzin później w Mažeikiai wybucha pożar. W jego efekcie ta wieża, ta część instalacji wali się, przewraca się w tę stronę, demolując dużą część infrastruktury i na wiele miesięcy ogranicza zdolności produkcyjne tego zakładu o prawie połowę. Pożar wybuchł wczoraj po południu. Płonącą część zakładu zamknięto, a większość pracowników ewakuowano. Najpierw zapaliło się urządzenie przetwarzające mazut. Doszło do wybuchu. Potem runęła 50-metrowa wieża. Pożar to nie jedyny problem Mažeikiai. Rosjanie w lipcu zakręcili kurek z ropą do rafinerii. Oficjalna przyczyna blokady dostaw rurociągiem Przyjaźń to jego awaria i remont. Nieoficjalna – odwet za przegraną z Polską w rywalizacji o litewską rafinerię.
Kolejne perturbacje w relacjach z Federacją Rosyjską w czasie, kiedy ta próbowała utrudniać funkcjonowanie rafinerii w Morzejkach, a późniejsze napięcia polityczne pomiędzy Polską a Litwą powodowały, że na wiele różnych sposobów prace tej rafinerii były utrudnione. Problemy dotyczyły zarówno sieci kolejowej, która umożliwiać miała transport produktów poza Litwę w kierunku Łotwy, jak i również kwestie dotyczące dostaw ropy naftowej. Ostatecznie zmiany, jakie zaszły w europejskiej polityce energetycznej, zestaw sankcji, a przede wszystkim rosyjski atak na Ukrainę, otworzył możliwości do radykalnych działań związanych z bezpieczeństwem energetycznym. Igor Sieczin oświadczył, że Federacja Rosyjska proponuje współpracę opartą na zasadzie obopólnych korzyści w następujących obszarach. A ropa naftowa, długoterminowa umowa na dostawy ropy naftowej dla Orlenu, B, współpraca inwestycyjna w Morzejkach i rozwiązanie problemów dostaw ropy do tej rafinerii. Rurą, która w tym miejscu wchodziła do rafinerii w Morzejkach, przez całe lata dostarczana była ruska ropa. Przetwarzana była w rafinerii, w paliwa, które kupować można było na stacjach benzynowych. Ale całość działań, jakie przeprowadzone zostały w ostatnich latach, doprowadziły do tego, że możliwym stało się uniezależnienie od rosyjskich surowców energetycznych. Tę rurę można było po prostu zaplombować, uniezależniając nie tylko zakład w Morzejkach, Litwę, ale szerzej państwa tej części świata od rosyjskiego szantażu energetycznego. Rosyjska koncepcja dominacji nad Europą Środkową, Polską, innymi państwami, państwami bałtyckimi za pomocą gazociągu Nord Stream i Nord Stream 2, czy całej sieci gazociągów, które przez Ukrainę, Polskę miały docierać na zachód, wzięła w łeb ze względu na jedną kwestię – rewolucję gazu łupkowego. W efekcie zarówno ropa naftowa, jak i gaz mógł być sprzedawany dużo taniej do Europy, do Polski, między innymi. Po to, żeby to się stało, konieczne były dwie rzeczy. Po pierwsze, istniejąca infrastruktura, gazoporty, ale po drugie, wola polityczna do tego, żeby gaz kupować i możliwości, żeby gaz sprzedawać. Te dwie rzeczy razem spowodowały, że koncepcja gazociągi zamiast czołgów zawaliła się. W całym tym procesie osobiście brał udział Ted Garish, człowiek, który pełnił najważniejsze funkcje w administracjach kilku prezydentów Stanów Zjednoczonych i między innymi tą sprawą zajmował się osobiście. They began with a number of Rząd rozpoczął w 2017 proces pozyskiwania gazu ziemnego od USA. Cały sektor gazu ziemnego w USA naprawdę rozwijał się wtedy dynamicznie. W pewnym momencie odkryto, że rzeczywiście można wykorzystywać technologię łupkową, aby otrzymać gaz i produkty pochodne i można to wprowadzić na rynek. W rezultacie to zostało dostępne dla całego świata. Polska bardzo wcześnie zauważyła, że i naprawdę warto na to zwrócić uwagę, że należy uniezależnić się od rosyjskich wpływów. Sprzedaż naszego gazu odbywała się bez żadnych haczyków. Sprzedawaliśmy po cenie rynkowej. Firmy udostępniły go długofalowo.
Ta instalacja to terminal LNG znajdujący się na wybrzeżu Zatoki Meksykańskiej w Stanach Zjednoczonych w stanie Luizjana, czyli po prostu gazoport. Ta część światowej infrastruktury energetycznej, która odpowiedzialna jest za tłoczenie gazu na statki, którymi przewożony jest między innymi do Polski. Z tego miejsca do Świnoujścia dociera rocznie 5,5 miliona ton gazu. To znacząca część naszego zapotrzebowania, znacząca część naszego importu, ale przede wszystkim jeden z absolutnie kluczowych elementów naszego bezpieczeństwa energetycznego. Było to po prostu opłacalne i dla Polski, i dla USA. De facto to była naprawdę dobra umowa dla dwóch krajów. Udało nam się dobrze zagospodarować potrzeby Polski i zdolność USA, by te potrzeby spełnić. W kontekście geopolityki istniała przewaga, ponieważ po prostu można się było od Rosji odciąć. To była dodatkowa zaleta. Niemniej to był bardzo ciekawy czas, bo Polska wtedy naprawdę skorzystała z możliwości, by stanowić o różnicy, przede wszystkim mając na względzie interes Polaków, ale i obywateli Luizjany. Rosjanie, tak mi się wydaje, sądzili, że USA nie będą w stanie tego rynku wypełnić. A w kwestii ceny widać uważali, że temu wyzwaniu nie da się sprostać. Oni sprzedawali swój gaz poniżej ceny, byleby utrzymać przepływ gotówki. Można tak robić, ale tylko przez pewien czas. No tak, ale wcześniej czy później? Wcześniej czy później trzeba przestać. Wiemy, że byli obecni na rynku, ale nasza koncepcja polegała na tym, żeby zacieśnić relacje między polskim a amerykańskim rządem. To też się udało, realizując spotkanie za spotkaniem z naszymi sekretarzami, najpierw Perrym, a potem Brulet. Spotykaliśmy się ze wszystkimi i to po prostu, jak my to mówimy, musiało się wydarzyć. To było fantastyczne. To naprawdę zbliżyło Polskę i USA. Wejście Amerykanów na europejski rynek gazowy dla Federacji Rosyjskiej i dla Niemiec w gruncie rzeczy było katastrofą, dlatego że cały plan, cała strategia związana między innymi z budową gazociągu Nord Stream 2 sprowadzała się do tego, że to Federacja Rosyjska będzie decydowała o cenie i o dostępności gazu. Krótko mówiąc, będzie mogła zakręcić albo odkręcić kurek. Amerykanie uznali, że skoro są w stanie wyprodukować gaz taniej i dostarczać go stabilnie, spowodowali, że całe to założenie przestało mieć sens. Rosjanie nie tylko przestali mieć możliwość regulowania temperatury w domach zwykłych mieszkańców korzystających z gazu, ale przestali mieć możliwość manipulowania gospodarkami państw, do których dostarczają surowce. W tym sensie budowa gazoportów w Europie uniemożliwiła realizację doktryny gazociągi zamiast czołgów. A ta doktryna leżała u źródła całej koncepcji budowy sieci gazowych i energetycznych oplatających i zniewalających Europę. Branża gazu w USA znacząco się rozwinęła i była mocno konkurencyjna w porównaniu z rosyjskim gazem. Głównie dlatego, że w pewien sposób była łączona z pozyskiwaniem ropy naftowej. I de facto, choć trudno w to uwierzyć, wielu uważało gaz ziemny za produkt uboczny. Dlatego też początkowo należało płacić jedynie za transport gazu i naprawdę małą kwotę za sam gaz. To była wielka możliwość dla Polski i rząd potrafił wykorzystać tę sytuację i zaczął kontraktować szereg firm, które przybywały do Polski. To była bardzo wydajna metoda, by uniezależnić się od Rosji.
Napełnienie statku gazem trwa w tym miejscu około 26 godzin. Tyle czasu spędza tutaj taka jednostka. Mogą jednocześnie tankować ten produkt dwa statki, a samo miejsce, w którym znajdujemy się, jest niezwykle ciekawe. Nie tylko ze względu na to, że tam na horyzoncie znajduje się wejście do Zatoki Meksykańskiej, z której pochodzi zdecydowana większość gazu, jaki jest tutaj dystrybuowany, ale również ze względu na to, że cały ten ciąg komunikacyjny, w głębi znajdują się jeszcze inne gazoporty i inne elementy infrastruktury energetycznej, to przekop, który prowadzi do miasta znajdującego się w głębi lądu, wzdłuż czegoś, co w języku polskim nazywamy zalewem. I nikt się nie dziwi, że chcąc zaprojektować tego rodzaju infrastrukturę, przekopano, i to już bardzo dawno temu, kawałek wybrzeża Zatoki Meksykańskiej. The Russians were going to be able to manipulate the price. And what we did here in the United States. Rosjanie byli w stanie manipulować ceną. My natomiast tutaj w USA oferowaliśmy gaz po cenie rynkowej i wykorzystywaliśmy ten rynek, by pokonać Rosjan. Innymi słowy, Rosjanie musieli obniżyć cenę gazu, bo inaczej by musieli dokładać do Nord Stream 2. Było to bardzo przydatne dla nas, że mogliśmy mieć alternatywę w postaci konkurencyjnego gazu z Luizjany w Teksasie. Ten gaz był cenowo bardzo konkurencyjny w porównaniu z tym, czym był Nord Stream 2. Niemniej Rosjanie i tak manipulowali ceną. Jak pan wie, w wielu krajach, w tym na Ukrainie, po prostu zakręcono kurek z gazem. Żaden rząd nie może funkcjonować w sytuacji, kiedy społeczeństwo musi radzić sobie z taką sytuacją. W USA, jako że to operacja wolnorynkowa, udało nam się zaoferować lepszą cenę i gaz mógł płynąć bez przeszkody. Obecność tego statku w terminalu LNG w Luizjanie jest najlepszym dowodem na to, jak bardzo zmieniły się zasady geopolitycznej gry o energię w Europie. Ten statek na przestrzeni ostatnich miesięcy i lat woził wielokrotnie skroplony gaz do Europy, dostarczał go również do portów niemieckich. A to oznacza, że Niemcy, państwo, które razem z Federacją Rosyjską próbowało zbudować wspólną przestrzeń geopolityczną bez Stanów Zjednoczonych od Lizbony po Władywostok, a Nord Stream miał być kręgosłupem tej przestrzeni, dziś w rzeczywistości poresetowej jest zmuszone do tego, żeby korzystać między innymi z amerykańskich źródeł energii po to, żeby utrzymać własną gospodarkę. Oznacza to również, że o te surowce rywalizować musi z innymi państwami, takimi jak Polska, Litwa, Łotwa, Estonia, na dokładnie takich samych zasadach. I nie korzysta już z politycznej premii, jaką dawały specjalne relacje z Federacją Rosyjską. To oznacza z kolei, że państwa Europy Środkowej nie mogą być już więcej w tych warunkach obiektem energetycznej agresji. To się nazywa Cabo da Roca, najbardziej wysunięty na zachód przylądek Europy. Lizbona kawałek stąd, na wschód miała ciągnąć się wspólna przestrzeń, od Lizbony po Władywostok. Tak, miała się ciągnąć wspólna przestrzeń bezpieczeństwa, która w ramach propozycji Miedwiediewa miała być podzielona na sektory odpowiedzialności. No i
Rosjanie, Miedwiediew nie byli tak bezczelni, żeby zaproponować Portugalię i ten cypelek, na którym stoimy, jako no, swój sektor odpowiedzialności. Ale niestety ziemie Polski, czy całej Europy Środkowo-Wschodniej, jak najbardziej chcieli nadzorować i odpowiadać za bezpieczeństwo tego regionu. To jest miejsce, w którym też warto spytać o moment, w którym w Polsce po raz pierwszy pojawiają się refleksje, bo takie dokumenty się pojawiły, które mówią o tym, że po kilku latach prób prowadzenia resetu, po tych wszystkich wizytach Putina, Miedwiediewa, Cyryla, po tych wszystkich no, gestach, które zostały wykonane, po umowach gazowych, po tym wszystkim ludzie, którzy to realizowali, zaczynają pisać dokumenty, w których piszą, że to wszystko jest klęska. Moment, w którym ambasadorem Polski w Moskwie zostaje Wojciech Zajączkowski, to jest moment, w którym on, jeden z najbliższych współpracowników premiera, jeden z najważniejszych urzędników, specjalistów zresztą od Rosji, znalazł się na tej najważniejszej placówce, powiedzmy, reducie Polski na wschodzie i najważniejszej placówce z punktu widzenia resetu. To jest moment, w którym on w jakimś sensie przejrzał na oczy. Zajączkowski pisze do centrali Ministerstwa Spraw Zagranicznych, już jako ambasador Polski w Rosji, zupełnie dramatyczny, wielostronnicowy dokument. Niedawno zresztą został on odtajniony w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, z którego wynika po pierwsze fakt sparaliżowania, całkowitego sparaliżowania pracy ambasady polskiej w Rosji. Po drugie, jest to dość jednoznaczny opis tego, że wszystkie gesty wysyłane przez Polskę, wszystkie polskie koncepcje polityki resetu względem Rosji znalazły się w sytuacji asymetrycznej. Zmiany zachodzące w polityce wewnętrznej i zagranicznej Rosji stwarzają coraz trudniejsze warunki dla utrzymania poprawnych stosunków dwustronnych z tym krajem. Z uwagi na wysokie prawdopodobieństwo dalszego nasilania się napięć między Federacją Rosyjską i Zachodem oraz tendencji autorytarnych w polityce wewnętrznej, konieczny staje się przegląd polityki polskiej wobec Moskwy pod kątem jej celów, możliwości oraz ewentualnych zagrożeń. Bardzo duże znaczenie dla rozwoju stosunków dwustronnych w latach 2013-2014, a nawet 2015, będzie miało spotkanie ministrów spraw zagranicznych w ramach Komitetu Strategii Współpracy. Od kwietnia 2011 roku najważniejszymi kanałami kontaktów dwustronnych z Rosją były spotkania szefów senatów, ministrów spraw zagranicznych, ministrów transportu, komisja gospodarcza. Szefowie państw i rządów uczestniczyli w tym procesie w ograniczonej mierze i tylko ze strony polskiej. W 2012 premier Tusk przyjął Matwijenko, szefową Rady Federacji. W 2013 prezydent Komorowski spotkał się z Naryszkinem, przewodniczącym Dumy Państwowej. Taki mechanizm współpracy pozwolił utrzymać względnie poprawne stosunki z Rosją, jednak bez perspektywy rozwiązania problemów ważnych z naszego punktu widzenia. Sprawy smoleńskie, odtajnienie dokumentacji katyńskiej, obława augustowska, nieruchomości, zwrot dzieł sztuki. Instytucją określającą politykę Moskwy wobec Polski stało się w tej sytuacji rosyjskie MSZ i służby specjalne, które nie są zainteresowane rozwiązaniem żadnej z kwestii spornych. W obecnych warunkach nie widać żadnej szansy na korzystną dla Rzeczypospolitej Polskiej zmianę tego stanu rzeczy w latach 2013-2014. To znaczy Polska oferuje, Polska dialoguje, Polska chce z Rosją budować partnerskie relacje, dopuszczając ją nawet do chyba najważniejszych tajemnic polskiej polityki wewnętrznej i zewnętrznej. A jednocześnie z drugiej strony mamy wycofywanie tej ręki, która jeśli w ogóle kiedykolwiek była, ręki, która coraz bardziej zaciska pięść. I ten obraz placówki w Moskwie, sytuacji, w jakiej znalazł się cały personel polskiej ambasady, permanentne śledzenie, obłożenie tego budynku kilkunastoma kamerami Federalnej Służby Bezpieczeństwa,
jawna inwigilacja pracowników. Najpierw elektroniczna, później osobowa przez funkcjonariuszy FSB, plus w gruncie rzeczy walka z Polską na arenie międzynarodowej. To wszystko zostało przelane na papier, skierowane do centrali Ministerstwa Spraw Zagranicznych i pomimo tego, że to jest bardzo ważny dokument, jeden z najważniejszych, jeden z pierwszych, które pokazują te wątpliwości, przy czym to jest bardzo delikatne ujęcie, nie spowodował jakiegoś szoku w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Polska Donalda Tuska ślepo dalej, pomimo tych wszystkich problemów i przeszkód i pomimo tej zaciskającej się pięści, próbuje ogrzać te relacje i zintensyfikować reset. No stawiasz mnie w bardzo trudnej sytuacji, nie mam się gdzie, cofnąć, ale powiem w ten sposób, nikogo personalnie nie wymieniając, nie dotykając. No w moim przekonaniu to się mieści tylko i wyłącznie w wytłumaczeniu tego opcją prorosyjską w Polsce. Dla opcji prorosyjskiej w Polsce nie ma takiej Rosji, z którą należałoby ze strony Warszawy te stosunki ochłodzić po to, żeby przejść na etap stosunków partnerskich albo na etap polityki, w której Polska broni jasno swoich suwerennych decyzji, swojej suwerennej polityki. A czy to nie jest tak, że... Ja wiem, że my nie mamy dostępu, nie mamy żadnego dokumentu, jeden widzieliśmy, powstał w Moskwie. Ale to był moment, w którym decydowały się kluczowe sprawy również dotyczące personalnych karier ludzi, którzy politykę resetu robili. Były negocjacje wcześniej, nie mówiliśmy o tym jeszcze w ogóle w serialu, ale przecież była wtedy otwarta kwestia szefostwa NATO. Rywalizował o tę pozycję Radosław Sikorski. No i była kwestia przyszłych władz Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej, która była w grze przewodniczącego Rady Europejskiej. No ale gdybym przyjął twoją interpretację, jest to dla mnie o tyle trudne, że przyjęcie takiej interpretacji jest po prostu czymś w swoich konsekwencjach po prostu strasznym, to bym musiał wypowiedzieć zdanie następujące. Tak, reset po roku 2011, czyli po drugich wygranych wyborach przez Platformę Obywatelską, już tylko i wyłącznie był spowodowany i podyktowany chęcią utrzymania polskiej polityki w ryzach polityki niemieckiej, polityki europejskiej, po to, żeby premier Tusk uzyskał europejską akceptację dla własnej kandydatury i został królem czy prezydentem Europy. Jest to hipoteza prawdopodobna, chociaż jeszcze raz powtórzę, dla mnie na tyle straszna, że ciężko mi ją bardzo jasno sformułować, ale ona ma ręce i nogi. Profesor Rotfeld jako drugi po ambasadorze Zajączkowskim, na mój stan wiedzy oczywiście, sporządził dokument, wyraził się krytycznie na temat polityki resetu, którą sam współkreował. Tylko on to zrobił, jakby to powiedzieć, po komunistycznemu, czyli tak jak został wychowany, tak jak funkcjonował zawsze w swoim życiu. To znaczy nawet jak coś mu się nie podobało, to w jakiś taki umiejętny, ale delikatny sposób skrytykował, a wnioski i tak postawił takie, które jakby przeczą całemu wywodowi. Na podstawie wieloletniej obserwacji doszedłem do wniosku, że wbrew powszechnemu przekonaniu polityka zagraniczna Rosji nie opiera się na przemyślanej długofalowej strategii. Podejmowane decyzje mają charakter reaktywny, często doraźny i intuicyjny. Jest to polityka nacechowana strachem przed zmianą i determinowana głęboko zakorzenionymi kompleksami. Co istotne, adresowana jest i zorientowana w większej mierze na własne społeczeństwo niż na reakcje zewnętrznych partnerów.
W swej istocie jest to polityka rewizjonistyczna i zmierza, tam gdzie to możliwe, do przywrócenia status quo ante, do odzyskania utraconego statusu globalnego mocarstwa na miarę USA i Chin. Polska polityka wobec Rosji okazała się nad podziw skuteczna. Stwarza to szansę, aby odegrać większą niż do tej pory, zgoła kluczową rolę w kształtowaniu strategii całego Zachodu. Mamy wyjątkową i niepowtarzalną szansę, aby pozyskać dla realizacji tej polityki nie tylko państwa Europy Środkowo-Wschodniej, ale również główne państwa Unii Europejskiej i NATO, które po raz pierwszy uznają, że Polska radzi sobie ze wschodnimi sąsiadami lepiej, niż spodziewali się tego nasi sojusznicy. Przypomnę, że on nawet wcześniej, kiedy pojawiały się głosy na przykład prezesa Instytutu Pamięci Narodowej o tym, że w Rosji są środowiska, które chcą z Polską współpracować i że nie tylko jest to środowisko Memoriału, reagował dość sceptycznie, żeby nie powiedzieć pogardliwie, do takich naiwnych opowieści, zdając sobie sprawę z tego i akcentując to, że Putin przykręca śrubę, że po roku 2012, czyli po tym, jak Putin wraca na stanowisko prezydenta Federacji Rosyjskiej, dzieją się wokół tego różne inne wydarzenia. W zasadzie dalsze ocieplanie relacji polsko-rosyjskich nie ma żadnych szans i wszystko, co zostało osiągnięte tutaj dla Rotfelda i dla całego tego środowiska, tym największym sukcesem tak naprawdę pozostanie 7 kwietnia 2010 roku, czyli obecność Putina w Katyniu, oni to tak sprzedają do dzisiaj. My wiemy chociażby z naszego filmu i z dokumentów, które tam pokazaliśmy, jaki przebieg miały te uroczystości 7 kwietnia 2010 roku, ale oni, sieroty po resecie, jedyną okoliczność, jedyną rzecz, jedyny wątek, który jakby próbują jeszcze przekuć w jakiś sukces, wskazują na te wspólne obchody, w zasadzie nie wiadomo czego, no powiedzmy, rocznicę zamordowania polskich oficerów, chociaż mam co do tego wątpliwości, że taka była intencja rosyjska, i obecność dwóch premierów właśnie 7 kwietnia 2010 roku w Katyniu przedstawiają jako apogeum i największy sukces resetu. No to jak popatrzymy na zadeklarowaną koncepcję resetu przez premiera Tuska w październiku 2007 i później na ten horyzont czasowy do 7 kwietnia 2010, no to jest to stosunkowo krótki czas, po którym należało, że tak powiem, zwinąć żagle i robić swoje. Nic takiego się nie stało. Idea ruskiego miru, w jakimś sensie, ja wiem, że to co innego oznacza, od Władywostoku do Lizbony, miała się tu kończyć. Taki był plan Miedwiediewa. Niestety w roku 2010, jeszcze 2011, część polskich elit, zwłaszcza tych skupionych wokół prezydenta Bronisława Komorowskiego, w czasie rozmów z Rosjanami, dialogu strategicznego z Patruszewem, wysyłała takie sygnały, że uznaje plan Miedwiediewa za dobry punkt wyjścia do dyskusji o przyszłej, w gruncie rzeczy światowej, architekturze bezpieczeństwa, w ramach której Rosja będzie traktowana na tyle podmiotowo, że będzie współtworzyła tą architekturę bezpieczeństwa. Zachód w rozumieniu Stanów Zjednoczonych uznał, że rzeczywiście istnieje coś takiego jak konflikt między Miedwiediewem a Putinem, że trzeba wesprzeć jakby te wszystkie hasła Miedwiediewa mówiące o transformowaniu się Rosji, modernizacji Rosji, i że Rosja nigdy nie zrezygnuje z dialogu międzynarodowego, że dialog jest podstawowym narzędziem rozstrzygania sporów międzynarodowych. Te wszystkie baje, które opowiadał Miedwiediew również w Lizbonie, zostały w Waszyngtonie przyjęte za dobrą monetę. Oczywistym celem polityki rosyjskiej było i jest przede wszystkim poróżnienie sojuszników w NATO, poróżnienie sojuszników w Unii Europejskiej, ale NATO jest tutaj ważniejsze,
I drugim elementem jest, czy trzecim, usunięcie Amerykanów z kontynentu europejskiego. Usunięcie tej gwarancji bezpieczeństwa, którą jak się usunie, to w gruncie rzeczy Europa, biorąc pod uwagę jej możliwość odstraszania, reagowania, jej możliwości militarne, jej siłę po prostu, nie będzie w stanie szybko i skutecznie przede wszystkim zareagować na jakikolwiek konflikt w Europie czy w jakim bezpośrednim otoczeniu bezpieczeństwa europejskiego. To jest zresztą pozostałość po polityce sowieckiej. Na przykład zbliżenie energetyczne pomiędzy Republiką Federalną Niemiec a Związkiem Sowieckim, które datuje się gdzieś na okres dekady lat 70., rozwijane w latach 80. Ten dialog strategiczny pomiędzy Republiką Federalną Niemiec a Związkiem Sowieckim w latach 80. był na tyle zaawansowany i poważny, że jeden z najważniejszych, może nawet najważniejszy doradca pierwszego sekretarza z Partii Komunistycznej Związku Sowieckiego i prezydenta Związku Sowieckiego Michała Gorbaczowa, myślę tutaj o Jakowlewie, był w stanie napisać dla niego w końcu lat 80. notatkę mówiącą o tym, że celem polityki niemieckiej, notatka powstała w oparciu o rozmowy z wysokim urzędnikiem niemieckich władz, że celem polityki niemieckiej, tak jak naszej, jest ostateczne wyparcie Stanów Zjednoczonych z Europy, z kontynentu europejskiego. Polityka resetu odchodziła na raty. Najpierw w Stanach Zjednoczonych przyjęta została ustawa Magnickiego, pierwsza wielka ustawa sankcyjna. Później Federacja Rosyjska anektowała Krym, a w 22 roku rozpoczęła pełnoskalową wojnę w Europie. W trakcie tej wojny wysadzone w powietrze zostały 3 z 4 nitek gazociągu Nord Stream. Do dziś nie wiadomo, jak się to stało. Ale kiedy dzisiaj rozmawia się z architektami przestrzeni od Lizbony po Władywostok, której kręgosłupem miał być Nord Stream, jest jasnym, że nie przestali oni myśleć o tej samej koncepcji, o koncepcji Europy bez Stanów Zjednoczonych, bez amerykańskich sił zbrojnych. Dla Polski taka koncepcja jest zabójcza. Oznacza ona utratę polskiej niepodległości. I warto o tym pamiętać, bo z rozmów z politykami z Niemiec i nie tylko zupełnie jasno wynika, że w ich sposobie myślenia Europa bez Stanów Zjednoczonych jest ciągle planem do zrealizowania. I tylko zmiana okoliczności politycznych jest czymś, co potrzebne jest do tego, żeby polityka resetu powróciła znowu. Jesteś naszym wrogiem albo naszym kochankiem.